Uwaga. O, siadnij, wysiądź na krześle. No, wszyscy. 3, 2, 1, set. Masz jakieś tam koszynka z tyłu? Gotowi? Nagranie. Już po tak. 3, 2, 1, set. Matki, patrz do przodu, bo to robią cały czas zdjęcia, wiesz? Czekaj, jedno, jeszcze jedno tutaj, uwaga. Uwaga. Dobra, coś się ulepi. Coś się ulepi. Słuchajcie, kochani, oficjalnie rozpoczynamy imprezę urodzinową. Wszyscy pobiegali, Cześć pojadła śmietankę. Kto miał szczęście i dostał śmietaną? Ja. To będziecie mieć szczęście cały rok, słuchajcie, nieprawdopodobnie. Ale śmietanki jeszcze dużo będzie można potem popróbować. Słuchajcie, mogę zapalniczkę, mama? Słuchajcie, zaraz zapalimy świeczki. Czy Gutek ma jakieś marzenie? Nie. Czy Gutek ma jakieś marzenie? To musisz teraz pomarzyć chwilkę, dobra? Musisz teraz, mówię, to moje. To musisz chwileczkę teraz pomarzyć. Te dużo to jest tego. Ta mała głowa to znaczy nie pali. No i nie paliła, nie umiesz, no. Dobra. Zapaliła. Słuchajcie. Ma jakieś marzenia? Nie. Fajnie, że pan palił też. Dobra. Jeszcze nie trzeba. Pan, a ci może tak. Mama, weź zrób zdjęcie, jak się świeczki popalą. Bo pan nie pali papierosów, dlatego pan nie umie palić papierosów. To właśnie pan nie ma wprawy właśnie w tych sprawach i zobaczcie, tam jedno z tyłu zostało. Ale w tym momencie zobaczcie, że mama zadbała o piękną oprawę. Tort ma również, świeczki są również, słuchajcie, w piłki nożne. Ja już zjadłem. Jak wiecie, kochani, i Gutek, i Kudełek, i wy wszyscy, chyba można to waszą pasją jest. Muszę wam powiedzieć, kochani, że bardzo wam dziękuję przy okazji tego momentu, że jesteście z nami na imprezie. Zaraz przed nami emocje sportowe, pójdziemy grać w piłę, na rozgrzewkę pobawiliśmy się, a za moment będą te piłkarskie emocje. Natomiast uwaga, czekajcie, jest papcio, robimy torta, bo ładny. Papcio z tyłu też ma napis, to papcio z tyłu też ładny. Dobra, zrób nam cieszę, jak się pali. I... Super. Dobrze. Tak pisze. Dobrze, no świetnie. Bo tak jest. Kochani, no to co? W takim razie Gutek zna swoje życzenie. To dmucha swoją stronę, a Gutek swoją. Wie, jakie ma? 3, 4. Nie, dmuchać! Gusiu, brawo! Sto lat niech żyje żyjona. Sto lat, sto lat, niech żyje żyjona. Słuchajcie, jeszcze raz dziękujemy wam bardzo za urodziny. My szykujemy w tym momencie szampana. Mamy jakiś kłopot to? Nie, szkła nie mamy. To mamy plastik. Słuchajcie, specjalnie dla was, moi piłkarze, zaskiem wam rewelacyjną pogodę. Do wczoraj było jeszcze ponad 30 stopni. Natomiast w tej chwili chciałbym wam powiedzieć, że jest 20. Tutaj mamy dużo bardziej gorąco w domku. Ten jest odkryty. Nie, ja miałem. Pierwszy gotowy. Uwaga. Także słuchajcie, zaraz mieliśmy świetną pogodę na dzisiejsze granie, dlatego że tam jest 20 stopni. Temperatura najbardziej przyjazna dla organizmu ludzkiego. Proszę, kubki. Słuchajcie, każdy bierze kubek w rękę i lejemy. Solenizanci najpierw, czekajcie. Najpierw solenizantom, ty, proszę kubełku. Bierzcie kubeczki. Bierzcie kubeczki. Ja myślę, że jest tak ciepło, że trzeba otwierać chyba, bo to wypiją nawet jak otwierasz. Tak, otwieramy. Właśnie nie ma. Ten był na nie? Słuchajcie, także nagranie zaczęliśmy naprawdę wspaniałą pogodę. Tylko pamiętajcie, że typowa zabawa dzisiaj, dobra? Dobra, pierwsza butla pusta. Mam jeszcze jedno. Serio? Kądzie jak dużo dostał. Dawać tu jeszcze. Słuchajcie, najpierw tak, żeby wszyscy mieli, dobra? Kto jeszcze nie miał, żeby miał? Ja nie miałem. Nowy. Czekajcie. Tu nie było. Ja nie miałem. Tu nie było. Pawełku, masz swojego? Swoje szkło? Takiego malinowego. Ja dostałem. Ja mam. Ja nie mam.
Pawciu, masz swoje szkło? Dajcie Pawciowi szkło. Słuchajcie, przypominam, że dzisiaj odwiedza nas naprawdę gość szczególny. Dziękuję ci, Pawełku, jeszcze raz naprawdę. Wspaniałe odwiedziny, także urodzinowy szampan. Proszę bardzo, tylko jeszcze chyba, jeszcze mam jedną butlę, także... Ja to kroję, to jest za dobre. Ja też bym troszkę sobie wziął, bo jak to urodzinowy. Ja poproszę, przynajmniej jeszcze przy butlu. Dla naszego wspaniałego pana kamerzysty, proszę bardzo. Dla naszego wspaniałego dzisiaj sędzia arbitra meczowego, proszę bardzo. Teraz dla naszej mamci. Jeszcze dla mamci, proszę. Lewy krokodyla. To jest lewy. Dla cioci Asi. Wszyscy dostali? Jakby z alkoholu dostarczy. A na dusza piła? Oko jest 70. To ci mamcia mówi, że jakby z alkoholu dostarczy. No. Słuchajcie, jeszcze raz naprawdę wam bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się bardzo. Wszyscy mieli szampana? Wszyscy mieli szampana? Wszyscy mieli szampana? No, ale ja zakręcony jak sukusy robię, to ja nie dostał. Nie było? To daj jeszcze, dajcie jeszcze, bo jeszcze jest. Tu jest! Tu jest jeszcze. Tu też. To nie wiązałeś. To żeby nie było, nikt tego nie chce. Słuchajcie, to ostatki, te piękne igłatki udało się Sebowi. Słuchajcie, rewelacyjny szampan. Słuchajcie, kochani, teraz chciałbym. Słuchajcie, teraz chciałbym jedną rzecz. Posłuchajcie mnie uważnie, dobra? Pawełku, czy będziemy mogli teraz się pobawić chwileczkę? Słuchajcie, z racji tego chciałbym jeszcze raz przypomnieć dla was, moi widzowie, i dla naszych wspaniałych gości. Gościem dzisiaj specjalnym u nas na naszych urodzinach jest Paweł Skóra. Jak pamiętacie, Paweł jest mistrzem Polski, mistrzem Europy, mistrzem świata we freestylu. Potrafi z piłką, kochani, naprawdę zrobić wiele wspaniałych rzeczy. Widzieliśmy. Widzieliście już, tak? Ktoś widział może na kanale? Ktoś widział na kanale? Słuchajcie, kto nie widział na kanale, zapraszamy, mamy odcinki. Mamy kilka występów Pawła na wielu wspaniałych imprezach. Byliśmy razem chyba na Dajszmanie, byliśmy razem w Pawciu we Wrocławiu pod balonem. Byliśmy nawet tu chyba w Bolesławcu, miałeś też na... Tak. Także... Ja widziałem! I teraz mamy też jeszcze Kruszyn Arena, kochani. Paweł odwiedzał nas kiedyś, my bawiliśmy się na górze. Także zapraszamy serdecznie wszystkie was dzieci, zapraszamy was dorośli, żebyście zobaczyli. Paweł, może się pójdziesz, rozgrzejesz troszeczkę, tak? Zaraz za momencik do was dobijemy, zobaczycie. A to jeszcze, Paweł, przepraszam, on czeka na torta, ja go wyganiam. Nie, nie torta, ale wiecie co, żal go kroić, ja nie mogę, no kroimy. Tort jest przepiękny, kroimy. Podobny tort, zobaczcie, Kuba 10, Szymon 5 lat, wspaniały moment. Natomiast na koniec, słuchajcie, czy te bramki do jedzenia, czy można je wykorzystać zaraz na meczu? Na meczu! Słuchajcie, rzecz się dzieje niesamowita. Szybciu, daj może troszeczkę odpocznij, bo jeszcze się ponakręcasz, ja odejdę troszkę. Kochani, rzecz się dzieje niesamowita, naprawdę wspaniała zabawa. Na razie jeszcze przed tymi oficjalnymi rozgrywkami naszymi. Za momencik będziecie mieć występ naprawdę wspaniałego gościa. Paweł, cieszymy się, dziękujemy jeszcze raz, że w tym natłoku pracy, treningów naprawdę pracujesz dużo, znalazł czas, żeby tutaj do nas się pojawić, do nas przyjechać, z nami spędzić dzisiejszy dzień. Przypominam, że dzisiaj jest pierwszy dzień wakacji, czyli jesteśmy, kochani, w trakcie jakby rozpoczynania aktywnego wypoczynku. Pamiętajcie, żeby była to forma wypoczynku taka aktywna, ale bezpieczna. To bardzo ważne, dlatego że w tej chwili, kochani, no, słyszy się o mnóstwie różnych dziwnych wypadków, oby to nie dotyczyło was. Także naprawdę z rozsądkiem. Natomiast, kochani, to są mali piłkarze, to są pasjonaci. Oni kochają ze sobą spędzać czas, a tak jak mówię, mając boisko i trochę piłki i trochę przestrzeni, to myślę, że zabawy więcej nic nie trzeba. Natomiast cieszymy się, bo to jest już trzecia edycja naszej zabawy, naszych urodzin. No zobaczymy, jak będziemy długo to, tą tradycję kontynuować. Na razie to robimy
urodziny. Naprawdę? Tak. Dawaj piątkę na tanku, to wszystkiego najlepszego. Dzień, kochany. To składam ci serdeczne życzenia. No widzisz, niesamowita niespodzianka. Jak wiecie, Gutek z Kudełkiem miał troszeczkę, troszkę prędzej mieli te swoje urodziny, natomiast czekaliśmy do dzisiaj, był na tyle dogodny moment, kochani, żeby to zrobić. Czas turnieju i treningów, ciężko było się zorganizować, co tydzień praktycznie granie. Kochani, wśród naszych gości dzisiaj jeszcze ciocia, która świetnie tam tortem dzieli. Dzięki ciocia, świetnie przy organizacji. Dzisiaj pomaga nam z cateringiem. Mama, której również bardzo, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, Piotruś, który na co dzień trenuje w Lubaniu. Dzięki, Piotruś, też jesteś z nami. Piotruś, kochani, pomoże nam dzisiaj przy zawodach w nagrywaniu. Oczywiście mój stały, tatowy przyjaciel od kamery, Przemuś, dawaj piątkę. Jak ja tam, kochani, nie mogę trzymać, to nasz żywy, tak, Przemuś ma teraz przerwę na kawę, zaraz Przemuś się zamienimy, ja wypiję kawę, a ty troszkę pokamerujesz, ale chcieliśmy zrobić pamiątkę dla was, dla nas z tego wspaniałego wydarzenia, także no co, no myślę, kochani, że przed nami kupę teraz fajnej chwilki zabawy, spróbujemy zadbać o to, żeby chłopcy jakby tą część ambicjonalną zostawili jednak tutaj w tym pomieszczeniu, aby tam się tylko bawić, ale pewnie nie będzie to proste, bo to piłkarze z Kijkowski, oni żyją z adrenaliny, oni lubią ten meczowy stresik, także rzadko odpuszczają. Dostaję torta, dziękuję ślicznie. O, proszę, Gutek, zobacz, ja dostałem akurat dziesiątkę, tak się tort ułożył, że mam akurat dziesiątkę. No fajny to czas, kochani. 10 lat. 10 lat. Także przy okazji tego filmiku jeszcze pragnę złożyć serdeczne życzenia Gutkowi, Kudełkowi. Wielu sukcesów, radości, sukcesów też w nauce. Pewnie, że tak. Tu macie albo na szybko, albo tam w łazience. Natomiast ja, kochani, w tej części będę się z wami rozłączał. Za momencik spotykamy się na pokazie Pawełka. Zobaczycie, kochani, w akcji. Myślę, że kawałek fajnej zabawy przed nami. Także zapraszam i za moment do zobaczenia.